Bez mikro nie ma makro. Hasło kampanii doskonale odzwierciedla to, co robimy w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia. W zasadzie lokalne firmy wspieramy od lat. Naszym zadaniem jest tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju właśnie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Są one bardzo ważne dla miasta. Po pierwsze, tworzą klimat miasta, tworzą klimat osiedli. Po drugie, jest ich bardzo dużo we Wrocławiu, bo mamy ponad 76 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. To bardzo dużo, a one wytwarzają przy tym około 30% PKB. A po trzecie, co chciałabym podkreślić, właśnie małe firmy, właśnie mikroprzedsiębiorstwa są często innowacyjne, kreatywne, odważne w swoich decyzjach. Warto je wspierać, bo dzięki nim zmienia się otoczenie wokół nas, zmienia się przestrzeń, rozwija się miasto. I dzisiaj widzimy, że panuje swoista moda na lokalność. Dla nas ważne jest to, żeby nie była to tylko moda, ale stały trend, stały kierunek rozwoju. Ja podam tylko dwa przykłady, ostatnie nasze dwa działania, które oferujemy przedsiębiorcom, małym firmom. Akcja zdalnie lokalnie. Pokazujemy małym firmom, jak też lokalnie sprzedawać w świecie cyfrowym. Troszeczkę wymusiła to pandemia, ale jest to rzeczywiście bardzo ważne, żeby zarówno mieszkańcy wiedzieli, które firmy sprzedają również zdalnie w trudnych czasach, a także które firmy mają swoje strony internetowe, dobrze rozwinięte i gdzie można zrobić zakupy. Już niedługo ruszamy z kolejnym cyklem bezpłatnych szkoleń dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw. Staramy się ułatwiać pokonywanie barier, które niekiedy pojawiają się w prowadzeniu działalności. Oferujemy aktualną wiedzę o dostępnych bezzwrotnych dotacjach, miejskich formach wsparcia, o niuansach zakładania i prowadzenia firmy. Dlatego też zapraszam Państwa do kontaktu z naszym punktem informacji gospodarczej, który znajduje się przy ulicy Świdnickiej 53. Podsumowując. Stawiajmy na lokalność, kupujmy w małych osiedlowych sklepikach, odwiedzajmy lokalne targi, chodźmy do zakładów rzemieślniczych. To wszystko pomoże nie tylko właśnie tym firmom wzmocnić się, ale też nam, wrocławianom, wrocławiankom, pomoże rozwijać osiedla wokół nas. Zachęcam, bez mikro nie ma makro.